przyjrzymy się trzem sąsiadującym ze sobą państwom, Indiom, Nepalowi i Chinom. Tak jak na starcie z tej trójki w Chinach żyło się najgorzej, tak dzisiaj w Chinach z tej trójki żyje się najlepiej i poziom życia w Chinach jest kilkakrotnie wyższy niż w trzecim w kolejce Nepalu. Obliczenia wskazują na to, że te emerytury będą sięgały 25-30% ostatniej wypłaty. Teraz wyobraźmy sobie, że ktoś wynalazł magiczny lek na starość i statystyczny facet żyje lat 120. Jakim cudem on ma uzbierać na godne życie na emeryturze? To oznacza, że w praktyce problemy starzenia się społeczeństwa należy rozwiązywać nie na gruncie demografii, tylko na gruncie ekonomii. W żadnym państwie nie udało się dowieść tego, że jakiekolwiek działania jakiegokolwiek rządu doprowadziły do istotnego wzrostu wskaźników demograficznych, takich jak dzietność. No jeśli wieziesz na pacę coś, co jest warte 5 milionów euro, no to to oznacza dla takiego przestępcy, że jeden skok i on jest ustawiony na całe życie. Cześć, witajcie w kolejnej Biznes Klasie. Łukasz Kijek, witam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Wojciech Janicki, który jest naukowcem z UMCS-u, geografem, ale także przedsiębiorcą. Będziemy trochę rozmawiali wokół biznesu, ale też o samym biznesie. Cześć, witaj w naszym programie. Cześć Łukasz, dzięki za zaproszenie. Dziękuję, że udało Ci się dotrzeć do Warszawy. Porozmawiajmy o demografii, bo demografia jest po pierwsze czym ty się interesujesz bardzo mocno, ale to jest też coś, co bardzo warunkuje potencjalne rynki biznesowe, które się tworzą, które powstają, które się kończą. Jak ty obserwujesz dzisiaj procesy demograficzne w Polsce, to co przede wszystkim zauważasz? Jakie szanse, jakie zagrożenie? Pierwszym zagrożeniem, jakie widzę, pozwól, że zacznę od zagrożeń, jest brak zrozumienia dla mechanizmów rządzących demografią wśród tych, którzy podejmują decyzje na tę demografię wpływające. Bardzo często słyszymy o tym, że jakaś grupa, na przykład rządzących, dokona istotnej zmiany w trajektorii przyszłych zmian demograficznych w Polsce, wprowadzając określone mechanizmy. No tak słyszeliśmy o przesławnym 500+, przecież to miał być program demograficzny. Ogromna większość naukowców mówiła, to nie zadziała, nie róbcie tego. I tak to zrobiono i okazało się, że to nie działa i po 3 czy 4 latach na stronach rządowych w miejsce programu demograficznego pojawiło się hasło program prorodzinny. A teraz jest 800. Nikt go tak nie reklamował przecież. To jest prosty, znany wszystkim przykład pokazujący, że procesy demograficzne dzieją się w ogromnej mierze w sposób autonomiczny, niezależny od zewnętrznych wpływów. No, statystyczna kobieta w Polsce, najświeższe dane pochodzą z roku, pochodzą z roku 22, 23 jeszcze nie jest policzony i kompletny, pokazują, że przeciętna Polka w skali całego swojego życia rodzi 1,26 dziecka. Średnia. Statystyka. To jest jeden z najniższych wskaźników na świecie. I teraz w żadnym państwie nie udało się dowieść tego, że jakiekolwiek działania jakiegokolwiek rządu doprowadziły do istotnego wzrostu wskaźników demograficznych, takich jak dzietność, a mimo wszystko ciągle się słyszy o tym, że będziemy podejmować jakieś działania, które to zmienią. Okazuje się, że najskuteczniejszym agentem zmiany w przypadku dzietności kobiet jest zamożność. Jeśli mamy państwo biedne i ono się bogaci, to niejako z automatu dzietność kobiet spada. Zatem jeśli chcemy, żeby w jakimś państwie dzietność spadła, bo są wciąż takie, gdzie kobieta średnio rzecz biorąc rodzi więcej niż 6 dzieci, to pomóżmy temu państwu się rozwinąć w warstwie społeczno-ekonomicznej i wtedy ta dzietność spadnie sama. Nie ma co majstrować przy dzietności. W drugą stronę to też nie działa, oczywiście. I tutaj... Ale z drugiej strony my nie jesteśmy najbogatszym. Mówisz, że jest jeden z najniższych wskaźników, ale my nie jesteśmy jednym z najbogatszych krajów na świecie. Bo to nie jest w pełni deterministyczne, to nie jest liniowe. To nie jest tak, że jak przeciętne dochody urosną jeszcze o $1000, to wtedy ta
średnia dzietność kobiet spadnie o na przykład 1/10, to tak nie działa. Ale jeśli narysujesz sobie bardzo prosty wykres w układzie XY pokazujący wszystkie państwa świata, gdzie na jednej osi będziesz miał poziom dzietności, a na drugiej poziom zamożności wyrażonej na przykład zarobkami albo wartością produktu krajowego na mieszkańca, to układ jest czytelny. Chmura punktów jest wyciągnięta w sposób zupełnie jednoznacznie pokazujący na istnienie silnej zależności między tymi zmiennymi. Ale z drugiej strony też swego czasu w mediach bardzo był popularny taki przykład, że Polki w Wielkiej Brytanii, które wyjeżdżały, ten wskaźnik dzietności był dużo wyższy niż w Polsce, ba nawet on był chyba, Polki były w Wielkiej Brytanii wymieniane jako te, które najczęściej rodzą dzieci. No i jakby, jak to wytłumaczyć? No z tego można wyciągnąć różne wnioski albo na różne sposoby to interpretować. No punktem wyjścia jest to, żeby przyjrzeć się, jaki jest profil wiekowy ludności osiadłej tu w Polsce, a jaki jest profil ludności migrującej, emigrantów. Okazuje się, że niemal wszędzie na świecie wygląda to troszeczkę tak samo. Ludność osiadła ma tak zwaną piramidę płci i wieku zależną od poziomu rozwoju społeczeństwa. No, w Polsce ta piramida jest dosyć poszarpana, ale generalnie, gdybym miał to tak bardzo, bardzo uprościć, no to jest to na planie, powiedzmy, wieżowca z podcięciami w wielu różnych miejscach. Natomiast w przypadku ludności migrującej to przypomina dziecięcy bączek. Dosyć wąska podstawa, bardzo, bardzo duża grupa ludzi w wieku tradycyjnie migracyjnym, czyli pomiędzy 20 a 40 i bardzo silne zwężenie w części górnej. Czyli ci, którzy wyjeżdżają, to są ci, którzy są w wieku rozrodczym. Bo statystyczna Europejka, zależnie od państwa, rodzi swoje pierwsze dziecko w wieku 26, 8, 30, 33 lat nawet. To jest centrum tego przedziału typowego dla ludności mobilnej. Siłą rzeczy to wskaźniki dzietności tych osób będzie ciągnęło w górę. Oczywiście dochodzą do tego kwestie tego, jak postrzega się poziom stabilności swojej sytuacji. Jak ktoś w Polsce postrzega swoją sytuację jako niestabilną, a czuje się doskonale w Wielkiej Brytanii, będzie bardziej skłonny tam urodzić dziecko, a nie tu. I to jest prawda. A jakim my dzisiaj jesteśmy społeczeństwem? Bo ten przykład Wielkiej Brytanii to był pewien taki przykład sprzed kilku lat, gdzie tysiące Polaków wyjeżdżało tam za pracą. Potem był Brexit, wiele innych zmian. Dzisiaj to my jesteśmy też społeczeństwem, które potrzebuje tego, żeby przyjeżdżali do nas obcokrajowcy. Jakim dzisiaj jesteśmy według Ciebie społeczeństwem, tak patrząc demograficznie? Demograficznie jesteśmy społeczeństwem starym. Demografowie mówią o tym w ten sposób, że jeśli określony procent mieszkańców danego obszaru, to ludzie w wieku wyższym niż na przykład 60 lat albo 65, wówczas w społeczeństwie mówi się, że jest ono stare. I tutaj ciekawostka. W pracach naukowych z lat 70. uważano, że społeczeństwo stare to takie, w którym więcej niż 7% ludności to ludność w wieku 60 i więcej lat. Po upływie 25 lat, czyli jednego pokolenia, ten próg podniesiono do 12%. Dziś w Polsce ludzi w tym wieku jest ponad 22% wszystkich, czyli dużo, dużo więcej. Niedługo na świecie nie będzie państw, w których niewielki procent to są ludzie starzy. Co wtedy zrobią demografowie? Podniosą poprzeczkę kolejny raz. Inaczej powiedzieliby w pewnym momencie, że cały świat jest już stary. A starość jest rzeczą względną. Czujesz się staro? Nie. Ja również nie. Jeszcze nie. Natomiast tak, no to absolutnie to jest to trochę też to jakby jak człowiek czuje się psychicznie, prawda, w danej sytuacji. Natomiast to jest bardzo ważne, co mówisz, z punktu widzenia gospodarki. To znaczy, niedługo będzie tak jak w Japonii, że będzie więcej produktów w sklepach dla osób starych niż dla noworodków na przykład? Prawdopodobnie tak będzie, natomiast kwestia starości społeczeństwa, mam wrażenie, że jest u nas rozpatrywana
niezbyt właściwej perspektywy, bo jeśli przyjrzysz się publikacjom prasowym, internetowym, temu, co mówi się na antenach telewizji o polskim społeczeństwie, no to krzyczą zewsząd hasła pod tytułem katastrofa demograficzna, fatalna demografia, będzie tylko gorzej i tak dalej. Tylko nikt nie mówi, że starzenie się społeczeństwa nie jest w najmniejszym stopniu problemem demograficznym. To jest problem ekonomiczny, a nie demograficzny. No bo popatrz, jeśli przyjmujemy założenie, że ja mam prawo do emerytury w wieku lat 65, gdzie statystyczny mężczyzna w Polsce żyje lat 74 obecnie, blisko 75, to oznacza, że średnio rzecz biorąc ja mam szansę na 10 lat życia po emeryturze. A teraz wyobraźmy sobie, że ktoś wynalazł magiczny lek na starość i statystyczny facet żyje lat 120. Jakim cudem on ma uzbierać na godne życie na emeryturze, na 55 lat po przejściu na emeryturę w wieku lat 65, jeśli pracował nawet krócej niż ten czas? To oznacza, że w praktyce problemy starzenia się społeczeństwa należy rozwiązywać nie na gruncie demografii, tylko na gruncie ekonomii. Mhm. No okej, to jest bardzo ważne. Czyli ta dyskusja, którą też mamy o wieku emerytalnym w Polsce, jest postawiona na głowie wobec tego, o czym mówisz. No jest trochę postawiona na głowie, natomiast tutaj trudno się ludziom dziwić, no to musimy tak to powiedzieć, bo jeśli ktoś czuje się zmęczony pracą, ma już dość, ma te 60 kilka lat i chciałby wreszcie mieć święty spokój i korzystać z owoców, na które pracował przez całe życie, to jest absolutnie zrozumiałe. Natomiast jeśli popatrzymy na to z perspektywy makro, z perspektywy ogólnogospodarczej, no to nie do obronienia jest teza, że ten wiek jest nienaruszalny. No są w Europie państwa, gdzie idzie się na emeryturę w wieku lat 70. Dlaczego? Bo tam ludzie żyją jeszcze dłużej niż w Polsce. Ktoś siadł i policzył i powiedział, słuchaj, no możesz iść na emeryturę wcześniej, tylko wtedy pytanie, czy ty będziesz miał za co chleb kupić. Zastanów się. I nie wiem, czy była to kwestia tego, że społeczeństwa miały wyższy poziom świadomości, czy też rządzący po prostu ludzi przestali słuchać i wyszli z założenia, że wiedzą lepiej, bo znają, czy mają wykonaną analizę makroekonomiczną i podjęli niepopularne decyzje. Na to pytanie odpowiedzi nie znam. Natomiast my jesteśmy jeszcze o 2-3 kroki do tyłu. No, ostatnio czytałem sondaż, z którego wynikało, że liczba osób, które czy odsetek osób badanych, które uważają, że wiek emerytalny należy, uwaga, obniżyć, jest bliska 1/3 badanej populacji, a tam przepytano ponad 200 tysięcy ludzi. A tych, którzy chcą podwyższyć, tam było niewiele więcej, także... No tak, bo ta dyskusja została, tak jak mówię, no, upolityczniona w 100%. Tam nie ma dyskusji w ogóle merytorycznej, ekonomicznej wokół tego tematu. No to w bardzo wielu miejscach tak niestety się dzieje, bo no cóż, demokracja ma tę ciekawą właściwość, że politycy są wybieralni. No i całe szczęście, że tak się to dzieje, że nie mamy rządów absolutnych. Natomiast no, konsekwencje są takie, że politycy muszą dbać o swoich wyborców i kiedy słyszą od wyborców chcemy wczesnej emerytury, no to będą realizować te polecenia w interesie własnym w sporej mierze. Powiedziałeś o tym, że nagłówki krzyczą, że czeka nas katastrofa demograficzna, ale też krzyczą, że czekają nas głodowe emerytury. I rozumiem, że tutaj w tym przypadku to one nie mylą się za bardzo. Ci, którzy są dzisiaj generacją Z, która będzie za kilkanaście lat przychodzić na emerytury, to jakie te emerytury będą oni mieli, ci przedstawiciele pokolenia Z? Obliczenia wykonywane przez czy to ekspertów ZUS, czy ekonomistów, którzy na tych danych pracują, wskazują na to, że te emerytury będą sięgały 25-30% ostatniej wypłaty, którą weźmie taki człowiek dzień przed emeryturą, czy miesiąc przed emeryturą. No cóż, my mamy wiedzę na temat tego, że są w Europie takie państwa jak Dania, gdzie wysokość emerytury, którą bierzesz w miesiącu następnym po przejściu na emeryturę, to jest 85, a nawet 90% twojej ostatniej wypłaty. Wszyscy byśmy chcieli taką mieć, prawda? Tylko no nie ma nic za darmo, nie ma darmowych obiadów. Trzeba na to zapracować. Teraz jak na to zapracować? No może trochę dłużej pracując, a może modyfikując system emerytalny w innych warstwach, tak, aby był on
korzystniejszy dla tych, którzy z niego mają korzystać. Ale widzisz jakieś szybkie możliwości, które, czy też rozwiązania, które można by wprowadzić w Polsce, które by dały dobre efekty? Myślę, że nie ma mądrych, którzy widzą rozwiązania, które będą jednocześnie szybkie, dobre i nie doprowadzą do rewolucji społecznej. Mhm. Trzeba znaleźć złoty środek w tym wszystkim, bo jeśli coś będzie przeprowadzone szybko, to prawdopodobnie odbije się negatywnie na sporej grupie ludzi. No bo na przykład taka Dania ma wysokie podatki, dużo wyższe pewnie niż w Polsce, więc od razu to by wywołało ogromny bunt społeczny. No pytanie, jak te podatki liczymy, bo przecież jest wiele sposobów na policzenie wysokości faktycznych obciążeń podatkowych, bo przecież podatki to nie tylko to, co na pasku od swojego pracodawcy dostajesz pod hasłem podatek. W gruncie rzeczy ubezpieczenia społeczne wszelkiej maści są podatkami. Twój pracodawca od umowy o pracę odprowadza drugie tyle w przybliżeniu na ZUS, co odprowadzasz sam i widzisz to na pasku, więc faktycznie obciążenie z tytułu ZUS-u jest dwukrotnie większe od tego, co przeciętny zjadacz chleba w Polsce widzi. Do tego przecież płacimy VAT kupując cokolwiek, płacimy akcyzę, nie wiem, w benzynie, w papierosach, w wielu różnych rzeczach. Efekt końcowy jest taki, że gdyby to wszystko pododawać, to by wyszło znacznie więcej niż nam się wydaje, że my oddajemy. Tylko teraz pytanie, na co te środki potem docelowo zostaną przeznaczone? A to już jest decyzja tych, którzy gdzieś tam wyżej nad nami siedzą. Kto podejmuje te decyzje właśnie? No dobrze, wracając jeszcze do kwestii demografii. Czy ty widzisz z punktu widzenia Polski, która jest obszarowo dużym krajem w Europie, natomiast jeśli chodzi o liczbę populacji, no to już nie do końca. Jeśli porównamy Polskę do Niemiec, no to Niemcy są 15% większe, jeśli chodzi o terytorium, a jeśli chodzi o populację, no to znacznie większe, bo tam prawie 80 milionów bodajże Niemców jest, nas 30 kilka milionów. Czy nas jest za mało, żebyśmy byli rozwiniętą, dużą gospodarką europejską? Jak to oceniasz? Nie patrzyłbym na to w ten sposób zupełnie. To nie jest funkcja liczby mieszkańców danego państwa. Jeśli popatrzeć na, nie wiem, Belgię, Holandię czy Danię, o których już rozmawialiśmy, to są wszystko państwa kilkakrotnie mniej ludne od nas, a jednocześnie wyżej rozwinięte. Także to nie jest funkcja liczby ludności. To jest funkcja szeregu zaszłości historycznych. Mhm. Każde z państw ma tutaj swoją historię, a także tego, jak realizowane są posunięcia na gruncie gospodarczym z dnia na dzień. Jeśli pozwolisz, uciekniemy na moment do Azji. Proszę bardzo, tak. Jeśli przeniesiemy się do Azji Południowej i Wschodniej i przyjrzymy się trzem sąsiadującym ze sobą państwom, Indiom, Nepalowi i Chinom, to wszystkie te państwa 45 lat temu, w roku 1980, były na podobnie niskim poziomie rozwoju. Mhm. Każde przyjęło inne zasady funkcjonowania, inne rzeczy działy się tam przez te blisko pół wieku i tak jak na starcie z tej trójki w Chinach żyło się najgorzej, tak dzisiaj w Chinach z tej trójki żyje się najlepiej i poziom życia w Chinach jest kilkakrotnie wyższy niż w trzecim w kolejce Nepalu. Chociaż na starcie były na zbliżonym poziomie. Dlaczego? Bo przyjęły inne modele rozwoju. I teraz pytanie, wracamy do Polski, jaki model rozwoju my wybraliśmy, jakich wyborów dokonujemy tu i teraz na co dzień, na co przeznaczamy nasze środki, w jakim stopniu przeznaczamy je na rozwój, a w jakim na bieżącą konsumpcję, w jakim stopniu decyzje, które podejmujemy, docelowo okazują się trafne i słuszne, a w jakim błędne. Tu mamy kilka takich projektów rozwojowych, które mają pchnąć nas do przodu. Na przykład, jak oceniasz centralny port komunikacyjny? Muszę poczynić zastrzeżenie, że ja nie jestem specjalistą od geografii, transportu i komunikacji. Natomiast mam z tym trochę do czynienia, więc jestem w stanie, wyrobiłem sobie opinię na ten temat. Wydaje mi się, że sama idea posiadania ogromnego lotniska, które przejęłoby funkcję wielu innych podobnych hubów z Europy, byłoby lepsze i tańsze, zdaje się być naprawdę fantastycznym pomysłem.
Pozostaje pytanie tylko, czy każda złotówka zainwestowana w ten gigantyczny port rzeczywiście zwróci się lepiej i szybciej, przyniesie większe zyski niż ta sama złotówka zainwestowana w coś zupełnie innego. Na przykład w rozbudowę istniejących lotnisk, a może w coś zupełnie innego. Może nie trzeba by kupować od ludzi działek z domami, które pójdą do wyburzenia, po to, żeby zbudować te przesłynne szprychy, czyli te osie komunikacji kolejowej przede wszystkim, dzięki którym cała Polska miałaby do Baranowa latać, czy raczej jeździć, żeby z Baranowa latać. Szczegółowe analizy wykonywane przez specjalistów z Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jasno pokazują, że CPK nie ma sensu. Natomiast no, politycy rzadko niestety słuchają naukowców, nad czym ubolewam, ale jest światełko w tunelu. Ostatnio wiceministrem w Ministerstwie Nauki został naukowiec i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych również. Ten drugi ma się zajmować przygotowaniem polityki migracyjnej Polski nareszcie. Nareszcie, jak kania dżdżu, tego potrzebujemy. No właśnie, no właśnie. Jak to jest z tą naszą polityką migracyjną tu i teraz, no bo wiemy, że potrzebujemy tego, żeby do Polski przyjeżdżali obcokrajowcy, żeby tutaj pracowali, ale jak oceniasz nas jako właśnie to społeczeństwo wielokulturowe? Jeśli pozwolisz, zacznę od pierwszego wątku, czyli kwestia tego, jak to z tą naszą polityką migracyjną jest. No warto to powiedzieć. Myśmy przez bardzo długie lata nie mieli żadnej polityki migracyjnej, wciąż jej jeszcze nie mamy. Bo nawet w dokumentach typu Strategia Demograficzna 2040, niedawno taki powstał, jest wyraźnie napisane jednym zdaniem, że ten dokument się w ogóle nie zajmuje migracjami. On się będzie zajmował urodzeniami, rozrodczością, dzietnością kobiet i tego typu sprawami. No to jest jasna deklaracja pod tytułem Król jest nagi. I nie będziemy go ubierać. Powinniśmy tego króla ubrać, powinniśmy się migracjami zająć, dlatego że one w coraz większym stopniu, znacznie większym już dziś niż urodzenia i zgony, wpływają na zmiany liczby ludności nie tylko Polski, ale większości państw Europy Zachodniej. Realizowanie polityki migracyjnej metodą faktów dokonanych na zasadzie okej, teraz podejmujemy taką decyzję, tych ludzi wpuszczamy, tych ludzi nie wpuszczamy, tu taka polityka wizowa, tu taka polityka naturalizacyjna. Niektórzy interpretują jako politykę migracyjną de facto. A więc skoro to robimy, to są przejawy polityki migracyjnej. No moment. Jeśli mamy planować nasz rozwój, to musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć, jakie są cele, jakie są założenia, co nam przyświeca. Musimy stworzyć strategię, misję, strategię, jak w biznesie, tak? Potem taktykę, a potem codzienne działania, które pozwolą nam osiągnąć cele. My tego wciąż jeszcze nie mamy, chociaż powstał w 2012 roku siłami wielu osób, nie tylko naukowców, także wielu pracowników kilku ministerstw, dokument pod tytułem Polityka Migracyjna Polski. On nie miał statusu aktu prawnego absolutnie, to był raczej raport pod tytułem Warto robić to. No, przeleżał kilka lat w szufladzie, a potem nawet z rządowych szuflad został wyrzucony. Na zasadzie nie będziemy się tym zajmować. No, teraz pierwsze jaskółki zmian się pojawiają i one są o tyle ważne, że chcemy tego czy nie, my mamy w Polsce grubo ponad milion imigrantów. Używam słowa grubo, ono jest mało precyzyjne, rzecz jasna, dlatego że nikt w sumie nie wie, ilu ich mamy. To jest natura analiz migracyjnych. Natomiast jeszcze przed rozpoczęciem wojny na terenie Ukrainy szacunki wskazujące na liczbę imigrantów w Polsce przebywających tutaj na stałe bądź cyrkulujących mówiły o liczbach rzędu 900 tysięcy do nawet 1 300 000. A potem przez Polskę przewinęło się, jak mówią statystyki Straży Granicznej, ponad 16 milionów ludzi. Jakiś milion z okładem został. Bezpiecznie, myślę, mogę przyjąć, że dzisiaj mamy w Polsce 2,5 do 3 milionów imigrantów. Nie widać ich na ulicach.
bo większość z nich, albo widać niewielu, bo większość z nich przypomina fizjonomię statystycznego Polaka. Więc my się wciąż nie czujemy zobowiązani do zajmowania się tą tematyką, tak jakby problemu nie było. Do problemu warto się przygotować, wiedzieć, jak zareagować w różnych sytuacjach, no a my wciąż tego nie robimy. A kim jest typowy imigrant właśnie w Polsce, tak jak to obserwujesz? Czy jesteśmy w stanie to powiedzieć? Statystycznym imigrantem, takim środkowym, medianą, jest ukraińska kobieta w wieku rozrodczym, posiadająca tutaj w Polsce dzieci, z którymi uciekła przed wojną. Tak wygląda środkowy imigrant ustawiony w szeregu od najmłodszego do najstarszego i według płci. Natomiast oczywiście lokalnie to wygląda bardzo różnie. No, są takie miejsca, gdzie mamy skupiska imigrantów z, nie wiem, Wietnamu, w Warszawie, a na przykład Lublin, moje macierzyste miasto, ostatnio stało się bardzo ciekawym, oryginalnym skupiskiem młodzieży pochodzącej z Zimbabwe. O! Jak to się stało? No tak to się stało, że niektóre lubelskie uczelnie w poszukiwaniu studentów, bo przecież ze studentów żyją, wysyłają w świat łowców głów, łowców studentów i ci łowcy studentów tradycyjnie jeździli sobie na przykład na Ukrainę, na Słowację. No, ktoś wpadł na pomysł, a może by tak pojechać do Afryki. I okazuje się, że z Zimbabwe przyjeżdżają tutaj setki ludzi. To znaczy, że to jest bardzo biznesowe podejście na tej uczelni. Tak, no. Tak. To jest bardzo biznesowe podejście i na tym konkretnie przykładzie kapitalnie można zauważyć sprawdzanie się niektórych teorii migracyjnych, które mówią tak, ludzie nie jadą tam, gdzie żyje się najlepiej. No gdyby tak było, to wszyscy jechaliby do Monako i Luksemburga, tak. Bo tam dochody są najwyższe. Ludzie jadą tam, gdzie ktoś im znany wcześniej już pojechał, sprawdził to miejsce i oni jadąc tam będą się czuli bezpieczniej, bo będą mieli punkt zaczepienia. Kogoś, kto im ich przenocuje, pomoże im na starcie. No, tworzy się klasyczna sieć migracyjna i takie powiązania mamy zarówno teraz, tworzy się to Zimbabwe-Lublin, tak? Natomiast w skali Polski no, jest wiele takich miejsc, gdzie wystarczy popatrzeć na rozkłady jazdy busów. Jak pojedziesz na południowe Podlasie do Siemiatycz, no to jakimś cudem z Siemiatycz do Brukseli jest kilka busów tygodniowo, a z Lublina nie. Dlaczego? No bo ktoś kiedyś z Siemiatycz znalazł się w Brukseli. Te procesy są naprawdę bardzo ciekawe. To prawda, ale to oznacza, wracając do tej ukraińskiej kobiety, to znaczy, że ukraińskie kobiety uratują nam dzietność w Polsce? Nie uratują nam dzietności, dlatego że to jest tak, że kiedy migrujesz do innego państwa, to przewozisz ze sobą w swojej głowie cały szereg przyzwyczajeń, nawyków dotyczących wszystkiego absolutnie. Tego, czy na śniadanie pijesz kawę, czy herbatę. Nie zmienisz tego, jeśli pijesz codziennie rano kawę. Nie zaczniesz nagle pić herbaty, dlatego że znalazłeś się w państwie, w którym większość ludzi pije rano herbatę, prawda? Dokładnie to samo jest z dzietnością. Nie zmieni się nagle twój wzorzec myślenia o rodzinie i dzietność twojej małżonki. Nie wzrośnie, dlatego że zmienicie miejsce pobytu. A to oznacza, że jeśli my tutaj w Polsce będziemy przyjmować i przyjmujemy ludzi, którzy ze sobą przywożą wzorce dzietności zbliżone do naszych, to nic nam nie zmieni. Tych dzieci wciąż będzie się rodziło w relacji do liczby dorosłych mało. My musielibyśmy przyjąć tutaj, gdybyśmy tym się mieli kierować, ludzi, którzy mają wzorce dzietności typowe dla Polski z wieku XIX. Statystyczna Polka w roku 1895 rodziła 6 dzieci. Statystyczna, czyli były takie, które rodziły tych dzieci znacznie więcej, skoro taką mieliśmy średnią i są dziś na świecie państwa, w których kobiety rzeczywiście rodzą do dzisiaj 6-7 dzieci, średnio rzecz biorąc. Tylko są one od nas odległe geograficznie, szalenie odległe od nas kulturowo i uwzględnienie kontekstu kulturowego, a nie tylko demograficznego, no jest konieczne, bo chyba nie chcemy powielać błędów popełnionych przez
naszych sąsiadów z Europy Zachodniej, którzy też trochę na wariata podeszli do pewnych spraw, nie przewidzieli pewnych zdarzeń, a my zwyczajnie możemy się próbować uczyć na ich błędach. No właśnie, jak to zrobić mądrze, żeby też wyleczyć trochę nasze fobie narodowe wobec obcych, że tak powiem, bo przecież no, nie da się ukryć, że jest to temat bardzo gorący, przecież tym niektóre partie wygrywały nawet wybory, oczywiście, prawda? Więc to jest temat bardzo gorący i bardzo trafiający w serce Polaków. Więc jak to zrobić, żeby wyleczyć tę fobię? Jak to zrobić mądrze? Na pewno nie jest to proste i na pewno proces ten jest długotrwały i długotrwały być musi. Natomiast wszystko, wydaje mi się, mogłoby zacząć się od spotkania obcego. W momencie, kiedy nigdy nie byłeś za granicą, nigdy nie widziałeś nikogo z żadnego innego państwa, każdy z nich kryje się za taką magiczną, czarną tabliczką obcy zły, inny obcy zły. W momencie, kiedy spotykasz pierwszy raz w swoim życiu Francuza albo tego mitycznego Niemca, który okazuje się być sympatycznym, normalnym facetem, który z tobą mówi po angielsku, nie mówi po niemiecku jak w stawce większej niż życie, tylko ten niemiecki nawet jest melodyjny i ładny, bo może taki być, no nagle okazuje się, że oswajasz jakiś swój lęk. I te lęki się oswaja, spotykając ludzi i z nimi rozmawiając. I dlatego uważam, że szalenie ważne są programy międzynarodowej wymiany studenckiej, takie jak Erasmus, dzięki którym ktoś, kto przełamie ten swój lęk trochę i zdecyduje się na wyjazd za granicę na kilka tygodni, czy nawet kilka miesięcy, wybierając to miejsce na zasadzie pojadę do Hiszpanii, bo tam ciepło, zawsze chciałem pojechać do Hiszpanii. O, akurat mam w ofercie mojego uniwersytetu, nie wiem, ofertę z Barcelony czy z Madrytu, nagle okazuje się, że ci Hiszpanie, wcześniej obcy być przestają. To są programy wymiany naukowców, którzy przecież są trochę starszymi studentami. Często młodzi naukowcy z tego korzystają, oni też się uczą świata. Ja kiedyś jako młody naukowiec trafiłem w ten sposób na dwutygodniowe stypendium do Budapesztu. Byli tam ludzie od Mongolii po Portugalię. Zastanawialiśmy się nad przyszłością Europy Wschodniej w kontekście zbliżającego się rozszerzenia Unii Europejskiej, o między innymi Polskę. Każdy taki wyjazd przemeblowuje ci głowę, powoduje, że zaczynasz trochę inaczej patrzeć na świat. Oczywiście tak, no nie wyślemy całej Polski za granicę i nie ściągniemy tu całego świata, żeby każdy z każdym się zawsze spotkał. No to takie rzeczy się nie dzieją. Ale im więcej jest ludzi, którzy przestają się bać, którzy przestają to mitologizować i zaczynają traktować tych innych, którzy są źli, jako złych, a tych innych, którzy są dobrzy, normalni, a takich jest ogromna większość. Jako dobrych i normalnych, tym większe szanse na to, że nam jako społeczeństwu trochę zmieni się optyka. Jak oceniasz, co będzie z polską wsią? Bo tu zachodzą bardzo poważne procesy. Zresztą już chyba zaszły. Młodzi ludzie opuszczają wieś raczej. Jak ty to widzisz ze swojej perspektywy demograficznej? Przede wszystkim wieś wsi nierówna. Czy tutaj pod Warszawą, czy pod Lublinem, czy pod każdym dużym, czy średnim polskim miastem, to ładnie widać na mapach pokazujących zmiany liczb ludności na poziomie gmin chociażby, jest wianuszek gmin, w których liczby ludności rosną. To są klasyczne procesy suburbanizacji, czyli obrastania miast wioskami, do których najczęściej wyprowadzają się mieszkańcy tych właśnie miast, które są sypialnie. Tak zwane sypialnie. To ludzie, którzy korzystają z dobrodziejstw pobliskiego miasta i jednocześnie z dobrodziejstw mieszkania w miejscu, które jest cichsze, spokojniejsze, tańsze itd., itd. To jest zupełnie inna wieś niż wieś peryferyjna, gdzieś tam het na pograniczu wschodnim Polski, na Podkarpaciu czy ziemi lubuskiej. Wieś wyludniająca się niekiedy do zera. Wieś, w której oczywiście zostają domy, tylko że one są puste na co dzień. Natomiast często są kupowane jako drugie domy przez znowu bogatszych mieszkańców mniej czy bardziej odległych miast, którzy tam spędzają swój wolny czas. I teraz można łamać nad tym ręce i ubolewać, a można też
wyjść z założenia, że taka jest naturalna kolej rzeczy i tak jak starzejemy się jako osobniczo, jako poszczególne egzemplarze Homo sapiens, tak się starzejemy jako społeczeństwo, bo się rozwijamy, jesteśmy coraz zamożniejsi i tak wyludnia nam się wieś. Dziś rano przeczytałem chyba pierwszy w moim życiu artykuł gdzieś w internecie umieszczony, w którym jego autor napisał tak: porzućmy marzenia, że uda nam się odwrócić wszystkie te procesy. Zacznijmy się przygotowywać na ich skutki. Brawo dla autora tego tekstu. Dokładnie tak powinniśmy robić, bo tych procesów nie zatrzymamy. Poza tym pomyśl. Była wieś, w której 300 lat temu mieszkało 200 osób. 50 lat temu mieszkało 150 osób. Teraz nie mieszka nikt. Kto z tego powodu tak naprawdę bardzo cierpi? Myślę, że okoliczne zwierzęta w lasach cierpią akurat najmniej. One tu się nawet cieszą. No tak, ale też czy my będziemy mieli... Polska zawsze była krajem rolniczym, bo też no, jest dobrze uwarunkowana rolniczo, prawda? No ale czy my będziemy mieli w takim razie to rolnictwo, skoro wieś nam wymiera tak naprawdę? Będziemy mieli rolnictwo. Statystyki GUS-u mówią o tym, że rolnictwem wciąż para się w Polsce ponad 8% zasobu naszej ludności aktywnej zawodowo. To oczywiście znacznie mniej niż po II wojnie światowej, gdzie wskaźnik ten przekraczał 55%. Tyle tylko, że tutaj paradoksalnie im mniej ludzi zajmuje się rolnictwem, tym bardziej jest ono efektywne. Jeśli zapytasz rolnika, czy woli mieć 5 hektarów gospodarstwa, czy 50 albo 500, to on oczywiście powie, że woli 500, a nie 5. Teraz pytanie, skąd wziąć te 500, jeśli wszyscy jesteśmy rolnikami, a zasób ziemi jest ograniczony. Im mniej rolników, tym większa szansa na większe gospodarstwa. Oczywiście przy mądrej polityce, takiej, która tych, którzy ziemię posiadają, nakłania do tego, żeby z niej korzystali i żeby produkowali z niej korzystając, a nie żeby czekali na dotacje od hektara, dlatego że te ziemie mają i nie robili na niej nic poza corocznym skoszeniem łąki. No a przecież takie rzeczy niestety się dzieją i w Polsce, i w innych miejscach w Unii Europejskiej. A są dziś na świecie państwa, gdzie rolnictwem para się mniej niż 1% populacji i te państwa w niektórych przypadkach są żywnościowo samowystarczalne. To przejdźmy z polskiej wsi na, i z Polski trochę poza granicę, jeśli pozwolisz. Bo chciałem też zapytać o to, czy to, co w tej chwili dzieje się w Chinach, o których mówiłeś tutaj troszeczkę, to jest jakiś bardzo poważny problem. Nie tak dawno pojawiły się nagłówki w światowych mediach, że Chiny łapią zadyszkę, że mają coraz większe problemy gospodarcze. Między innymi poprzez to, że rodzi się coraz mniej Chińczyków. Czy to jest według ciebie proces, który pokazuje, że Chiny, które jeszcze niedawno miały, tak powiem, w tym wyścigu światowym łyknąć Amerykanów lada moment, bardzo szybko i to się być może to się już nigdy nie wydarzy. Jak ty to oceniasz? Wydaje mi się, że kiedy patrzymy na relacje Chin do Stanów Zjednoczonych, czy w ogóle na tempo rozwoju Chin, to cały czas mamy w pamięci wskaźniki wzrostu chińskiego produktu krajowego z lat 90. czy z dekady lat 2000, gdzie średnie roczne tempo przekraczało nawet 10%. No, wskaźniki dla Europy zupełnie nieosiągalne. Myśmy w Polsce przez ostatnie 30 lat raz mieli wskaźnik, który gdzieś tam zbliżał się do 7%, a zawsze mamy mniej, tak? A Chińczycy rok po roku mieli powyżej 10%. A w Europie Zachodniej, jak jest plus 1, to już jest wielka radość. No, powiedzmy, że to jest wtedy radość umiarkowana, jak jest 2,5, to już jest duża radość. Tak. Chińczycy mieli wielokrotnie więcej. Tyle tylko, że oni startowali z niesamowicie niskiego pułapu. Jeśli zarabiasz bardzo mało, to dość łatwo jest podwoić twoje zarobki, prawda? Ale jeśli zarabiasz bardzo dużo, to podwojenie tych zarobków już nie jest rzeczą prostą, bo nie ma
takich możliwości, takich miejsc pracy. Troszkę podobnie jest z gospodarkami, które są już na wysokim poziomie rozwoju, a przecież no jeśli cofnę się do mojego własnego dzieciństwa, to coś, co jako dzieci, które uczono rosyjskiego w szkole, a nie angielskiego, myśmy czytali Made in China, było synonimem kompletnej tandety. To po prostu kupowałeś i nie działało od razu następnego dnia. W tym momencie, jeśli chcesz coś kupić w Chinach, no to twój kontrahent zapyta cię, czy chcesz to kupić jak najtaniej, czy chcesz produkt jak najlepszy. Jeśli chcesz jak najtaniej, wciąż możesz dostać rzecz bardzo tanią. Jeśli chcesz kupić coś, co jest bardzo dobre, Chińczyk ci to sprzeda, wyprodukuje taniej niż Europa Zachodnia i to będzie naprawdę bardzo dobrej jakości. To jest miarą postępu, które wykonały Chiny. I teraz te Chiny rozwinięte gospodarczo, wystarczy popatrzeć na mapę kolei wysokich prędkości w Chinach. Tu w samych Chinach jest więcej kolei wysokich prędkości niż w całej Europie razem wziętej. I ten postęp u nich się dokonał przez ostatnie 15 lat. To gospodarka jest już tak wielka, że wykręcenie wskaźników wysokiego wzrostu po prostu przestaje być łatwo wykonalne. I z tego powodu Chiny hamują. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, czyli demografia. No, Chińczycy są dla mnie absolutnie wzorcowym przykładem pokazującym, że próby kombinowania przy demografii rękami rządzących to jest najgorsze, co rządzący mogą nam zafundować. Dwa proste przykłady. No, Chińczycy roku 79 wprowadzają program pod tytułem Jedno dziecko w rodzinie z mnóstwem restrykcji, nie wolno mieć drugiego dziecka. Mija 30 kilka lat. Liberalizują ten program krok po kroku, aż w końcu w roku 2016 czy 2017 zamykają go całkiem, bo orientują się, że mają całe obszary kraju ogromne, gdzie nierównowaga płci jest na poziomie 2:1. Bo jak już śmiałeś mieć potomka, to chłopca i szereg działań podejmowano, żeby to był chłopiec, a nie dziewczynka. I teraz jest tam mnóstwo chłopców, mnóstwo mężczyzn dorosłych już, którzy nie mają partnerki, nie mają szansy jej znaleźć. To teraz co Chińczycy zrobili po 3 latach? W 19 roku wprowadzili program promujący rodziny, uwaga, z trójką dzieci. Czyli najpierw sobie zepsuli, a teraz będą próbowali naprawiać w drugą stronę. Tylko że... I zepsują jeszcze bardziej. Nie, tym razem nie zepsują, nie naprawią tego, co zepsuli. I na to mamy piękne dowody w Korei i w Singapurze, gdzie też próbowano gasić dzietność na mniej restrykcyjnymi metodami niż w Chinach, ale to się udało w sporej mierze, w moim przekonaniu, za sprawą rozwoju gospodarczego w tych państwach, a nie tych działań rządów. Natomiast teraz tam statystyczna kobieta rodzi jedno dziecko, 1,2 dziecka. Singapur, Korea Południowa próbują to pchać w górę i dzieje się to, te próby są podejmowane od 15-20 lat. Zero efektu, zero. W Chinach też nie będzie efektu. Także... I jaką cenę za to zapłacą? Taką gospodarczą? W tym światowym wyścigu? Jeśli by patrzeć na wyścig, użyłeś tego słowa, trochę tak, jak patrzymy na biegaczy na stadionie podczas olimpiady, no to oznacza, że Chiny nie dogonią Stanów Zjednoczonych w ciągu ani najbliższych kilku, ani kilkunastu lat, może nieco później. Tak długo, jak długo mówimy o tych miarach typu produkt krajowy w cenach stałych w międzynarodowym dolarze i tak dalej, bo jeśli uwzględnić tak zwaną siłę nabywczą waluty, czyli to na ile stać przeciętnego Chińczyka i to zrzutować na chińską gospodarkę, to Chińczycy przegonili Amerykanów w roku 2017. Ale to kwestia tego, w jaki sposób, jakich narzędzi statystycznych będziesz używać, żeby porównać to ze sobą. Natomiast ja zawsze patrzę na to tak. Rozwój gospodarczy to nie jest olimpiada. To nie jest, kto pierwszy dobiegnie do mety i czy pobije rekord świata, czy nie. To jest coś, co ma służyć dobru mieszkańców danego państwa i tak długo, jak długo nawet nie jesteśmy pierwsi na świecie, ani nawet nie jesteśmy w pierwszej dziesiątce, ale ludziom żyje się dobrze, to cele są osiągane, a Chińczykom żyje się coraz lepiej. Ostatnio oglądałem niemiecki notabene program, w którym była mowa o tym, ile kosztuje mieszkanie w takiej typowej dzielnicy Pekinu, dzielnicy typu blokowisko. Spróbuj zgadnąć. Mieszkanie, umówmy się, ma 80 metrów. Jak na chińskie warunki jest duże, nie ale żaden luksus. Zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. 80 metrów mieszkania w Pekinie 800 tysięcy euro.
Wow. Euro, nie złotych. Mhm. I teraz, skoro są mieszkania w takich cenach, i to znowu, to nie są żadne topowe apartamentowce, penthouse'y i tak dalej, to jest normalne mieszkanie w blokowisku, to znaczy, że są ludzie, których na to stać. A my mamy w głowach ciągle obraz biednego Chińczyka, który produkuje jakąś tandetę. My mamy obraz Hindusa, czy raczej hinduskiej kobiety otoczonej wianuszkiem dzieci. Mhm. Tymczasem już w Indiach wskaźnik dzietności spadł poniżej tej magicznej wartości zwanej przez demografów prostą zastępowalnością pokoleń. Czyli jeśli kobieta urodzi 2,1 dziecka średnio rzecz biorąc, to znaczy, że w długim horyzoncie czasowym mamy stabilną liczbę ludności kraju. Mhm. Jak więcej, to się rozwijamy, a jak mniej, to będziemy się kurczyć, będziemy hamować. Powoli, ale jednak będziemy. Nawet w Indiach to spadło poniżej tej wartości. Nasz obraz świata często nie nadąża za tempem zmian, bo świat się zmienia bardzo, bardzo szybko. Czyli jeśli idziemy taką ścieżką, że najpierw to Chiny były tą tanią fabryką świata, potem Indie, to teraz będzie to Afryka. Podejrzewam, że nieprędko, dlatego że żeby jakieś miejsce zostało tą tanią fabryką, jak to ładnie nazwałeś, musi być spełnionych kilka warunków. Nie tylko warunek pod tytułem tania siła robocza, czyli niska stawka godzinowa, za którą ludzie są gotowi pracować. Gdyby tak było, to subsaharyjska Afryka już dawno byłaby tą fabryką świata, tym miejscem, gdzie produkuje się wszystko. Natomiast tam brakuje dwóch elementów przynajmniej. Pierwszy to jest to, z czego słynie Daleki Wschód, czyli wysoki etos pracy. Tam ludzie mają skłonność do posłuszeństwa przełożonym, dziedziczoną chyba w genach z matki i ojca, plus podejście do pracy, które my kojarzymy, nie wiem, może z negatywnymi skutkami typu karoshi japońskie, tak, uh-huh. samobójstwa z przepracowania i stresu z tym związanego. Natomiast w subsaharyjskiej taniej przecież Afryce tego brakuje. Jak dorzucimy niestabilność polityczną bardzo wielu miejsc, w tym miejsc, gdzie moglibyśmy próbować oczekiwać tej stabilności, no weź uh-huh. takie Mali. No tak. Demokracja. Demokracja koncepcyjnie zbliżona do tego, co jest w Europie. Ale co i rusz to jakiś przewrót. I co i rusz widać znowu wojskowych przy mikrofonach, którzy mówią, że będą zbawiać swoich pobratymców i że teraz w kraju to już będzie lepiej. Inni mówią, no lepiej to już było. Tak długo, jak długo to się nie zmieni, a to są procesy, które trwają dekady, a nie lata, to produkcja się tam nie przeniesie. Wojtku, ty masz swój biznes, o tym też chciałem porozmawiać, w biznes klasie, notabene. Biznes, który jest bardzo ciekawy, jest to spółka technologiczna, ale zajmuje się pewną niszą, o której nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że ona istnieje. Ochranianie konwojów, no to wiemy oczywiście, że są firmy, które ochraniają, ale u ciebie jest to specyficzny biznes, bo to jest ochrona, jak rozumiem, wartościowych przewozów, towarów i jest to pewien system, który został wypracowany. Jesteś twórcą tego systemu, tak? Możesz o tym opowiedzieć więcej? Jasne, naturalnie. To jest bardzo niszowa rzecz i dlatego rzeczywiście o tym mało wiadomo. Na co dzień to się nie pojawia na nagłówkach gazet. No i może dobrze. Rzecz jest w tym, że kiedy kupujesz rzecz taką banalną zupełnie jak, no nie wiem, iPhone'a, czy telewizor, papierosów, telewizor, no to idziesz do sklepu i to po prostu kupujesz i już i zastanawiasz się tylko nad tym, który model wybrać, albo jakie papierosy lubisz, jeśli palisz. Zanim ten telewizor, ten telefon, czy ta paczka papierosów znajdzie się w sklepie, w którym to kupujesz, no ona musi pokonać sporo kilometrów przez niekiedy cały świat, jeśli to importujemy z Dalekiego Wschodu, a czasem tylko przez Europę. Z jednej fabryki papierosów, na przykład, nie wiem, pod Suwałkami mamy taką fabrykę, do miejsca zbytu w Niemczech, w Hiszpanii. I okazuje się, że jeśli policzysz, ile wart jest towar umieszczony na jednej naczepie,
Okazuje się, że to jest łakomy kąsek dla przestępców specjalizujących się w rabowaniu takich towarów. No jeśli wieziesz na pace coś, co jest warte 500 000 euro, a niekiedy warte 5 milionów euro, no to to oznacza dla takiego przestępcy, że jeden skok i on jest ustawiony na całe życie. Współcześni piraci. Współcześni piraci. Żeby zabezpieczyć taki przewóz, to właściciel takiego wrażliwego, chodliwego na czarnym rynku towaru wymaga od firm, którym zleca przewóz, które w ogóle dopuszcza do przetargów organizowanych przez siebie, żeby możliwie tanio to przewieźć, on wymaga od nich trzech rzeczy. Pierwsza, aby byli wyposażeni w system pozwalający na nie tylko śledzenie, potocznie o tym się mówi, że to tam GPS taki, tak? Nie tylko śledzenie, gdzie pojazd jest na mapie, to byłoby banalnie proste, ale również zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej w taki sposób i zabezpieczenie kabiny kierowcy w taki sposób, żeby każda próba włamania się do tej naczepy była zasygnalizowana na tyle wcześnie, żeby grupa interwencyjna zdążyła dotrzeć na miejsce i zwyczajnie uratowała ten ładunek przed rabunkiem. Drugi warunek jest taki, żeby przewoźnik współpracował z centrum monitorującym, które w trybie 24/7 przygląda się temu, gdzie znajdują się samochody, których pilnuje. Można to sobie łatwo wyobrazić, bo to trochę jak w amerykańskich filmach. Duże telewizory na ścianach, coś tam gdzieś mruga i ludzie, którzy non-stop na te mapy patrzą i odbierają komunikaty, jeśli dzieje się cokolwiek. To jest warunek drugi. No i warunek trzeci. Musisz oczywiście wygrać ten przetarg, czyli najpierw wyposażyć swoje pojazdy w coś, co kosztuje kupę pieniędzy, a potem jednocześnie zaproponować taką cenę, która przebije oferty konkurencji. I dopiero wtedy to jedzie. A dużo jest takich, czy jak duży jest ten rynek przestępczy? To znaczy, ilu jest tych przestępców, tych włamań, kradzieży, naczep i w których krajach jest najniebezpieczniej? Ilu jest przestępców, nie umiem powiedzieć, takich danych nie znam. Natomiast mogę na to popatrzeć od drugiej strony. Statystyki, które nie oferują danych kompletnych, bo nikt ich tak naprawdę nie ma, zaraz powiem dlaczego. A więc statystyki oferujące dane wyrywkowe, wycinkowe, częściowe, mówią o tym, że średnio dziennie w Europie w tego typu przewozach giną towary wartości 500 000 euro. Wow. I tutaj nie mówimy o Rosji czy Ukrainie, mówimy o obszarze Unii Europejskiej, powiększonym o państwa bałkańskie, które tutaj stanowią jeden organizm, jeśli chodzi o kwestie transportowe. 500 000 euro średnio dziennie to dosyć sporo. Jeśli największy skok, o którym zaraportowano, podając wielkość straty, to było 97 milionów dolarów przy jednym skoku. 97 milionów dolarów? Tak. To znaczy, że jest czego bronić. Dwa miesiące temu, to była druga połowa listopada, w Polsce media donosiły o tym, że pewna firma czy pewna grupa ludzi wpadła na nowy pomysł, jak zrobić towar. Tego wcześniej nie było. Sprawić, żeby coś spadło z tira. No oni właśnie zrobili to trochę inaczej, mianowicie sfałszowali tablice rejestracyjne plus identyfikatory kierowców, jakieś tam inne dokumenty ich identyfikujące, podstawili je do odbioru gdzieś tam w porcie w Rotterdamie. To miało przejechać przez Europę do Polski i do Rumunii. I nie dotarło, ponieważ cały ten konwój był fałszywką jedną wielką i on się po prostu rozpłynął. Do tej pory towaru nie znaleziono. Strata na poziomie 4 milionów euro, pojedynczy skok. Takie rzeczy się dzieją i teraz, żeby tego uniknąć, możesz próbować się ubezpieczać. Tylko jak ktoś rzeczywiście twój samochód skutecznie zrobi,
to potem ubezpieczyciel będzie się bardzo długo skrobał po głowie, zanim wypłaci ci pieniądze. I jeśli masz ogromną firmę, która stoi stabilnie na wielu różnych nogach, to stać cię na bujanie się w sądzie z ubezpieczycielem i proces trwający kilka lat. A jak żyjesz tylko z transportu, no to pewnie upadniesz, zanim wygrasz ten proces. I tu jest kłopot. Ubezpieczyciele często nie chcą ubezpieczać przewozów o bardzo wysokiej wartości. Zanim zapytasz, to czemu nie posadzisz tam człowieka z karabinem, tak? Człowiek z karabinem odstraszy przestępcę, tylko on kosztuje strasznie dużo. I wtedy nagle okaże się, że cały biznes przestaje być rentowny. Więc zamiast człowieka z karabinem instalujesz sobie na samochodzie system, który pilnuje wszystkiego, co tylko wymyśliliśmy. Pilnuje tego, jak się czuje kierowca, pilnuje tego, czy ktoś przypadkiem nie dotknął klamki drzwi samochodu, bo już to może wygenerować powiadomienie, że coś się być może zaczyna dziać. System, który powoduje, że jeśli ktoś próbuje dostać się do naczepy poprzez jej boczną powłokę, wychodząc ze słusznego założenia, łatwiej sforsować bok niż super zabezpieczone tylne drzwi, tak? Tak jak w domu jednorodzinnym. No często drzwi gerda, nie do sforsowania, no to wchodzisz przez okno. No, tak? Tak samo jest i tutaj. No to próba przecięcia powłoki też jest sygnalizowana. Już rozpoczęcie tego procesu. I teraz pytanie, czy ekipa interwencyjna zdąży dotrzeć na czas, zanim zrobisz taki samochód do końca, czy nie? No dobrze, ale wiesz, to są takie przypadki, gdzie tu jest naruszenie, powiedzmy, dotknięcie samochodu, powłoki, no to powiedzmy system jest w stanie wyłapać. Ale jest też człowiek, kierowca w tym samochodzie, który na przykład może zostać zmuszony do tego, żeby w sposób niezauważalny otworzyć, przekazać jakoś ten materiał. Czy to jest jakoś w jakikolwiek sposób kontrolowane? Jak tutaj zabezpieczacie to? Kierowca jest najbardziej wrażliwym elementem, może słowo nie najszczęśliwsze, ale niech już tak zostanie, elementem całego systemu przewozu i transportu, to jest oczywiste. W momencie, kiedy zagrożone jest życie kierowcy, no to ono staje się nagle najważniejsze i cała reszta jest kosztem pomijalnym. Mhm. Natomiast to, w jaki sposób kierowca zareaguje, zależy od niego. Natomiast żeby uniknąć sytuacji, że wszyscy wpadną na prosty pomysł, no dobra, przystawiam kierowcy pistolet do głowy i za każdym razem samochód mam zrobiony tak, jak chcę, no to mamy system, w którym kierowca tak naprawdę nie wie, co wiezie, nie ma możliwości otwarcia przestrzeni ładunkowej, więc nawet pistolet mu nie pomoże. On nie zdradzi tego, bo nie ma czego zdradzać, po prostu tego nie wie, bo system jest kontrolowany zdalnie z zewnątrz. W rezultacie obniżamy ten poziom ryzyka. Jest jeszcze szereg innych rozwiązań, które w naszym systemie mamy, ale ze zrozumiałych powodów no, nie mogę o nich mówić. No rozumiem, ale są jakieś sposoby, w których ten kierowca także może zaalarmować, że coś się dzieje, tak? Tak, tak. To jest jedno z tych rozwiązań, o których, jeśli chodzi o szczegóły, powiedzieć nie mogę, ale kierowca ma kilka możliwości przekazania światu informacji o tym, że coś się dzieje, nawet w sytuacji skrajnego zagrożenia. Duży to jest biznes? Jeśli mówimy o przewozach wysokowartościowych, no to realizuje je w skali Europy około 300 firm. Mówię około, dlatego że, no nie wiem, przykładem firmy, która tego typu przewozy realizuje, jest DHL i teraz nie wiem, czy chcesz, żebyśmy DHL liczyli jako jedną firmę, czy żebyśmy każdą z części DHL-u, no bo nie, są bo podzielone tak. na części, jeszcze w każdym państwie tak. to trochę inaczej funkcjonuje, traktowali jako osobną firmę, nieważne. Jest to około 300 firm, które przewożą towary około 20-25 właścicieli. Tak to mniej więcej wygląda. Natomiast ten mój segment, czyli segment producentów systemów pomagających w bezpiecznym przewozie, systemów nadzorujących, jest jeszcze znacznie mniejszy, bo systemów autoryzowanych do pracy przez największych, najważniejszych graczy na rynku jest, zależnie od tego, którego gracza zapytasz, 4, 5, 6, dosłownie tyle. Bardzo mało. A w Polsce jesteśmy jedynym producentem czegoś takiego. No właśnie, a zdradzisz, jakie to są zarobki, na jakim poziomie tutaj, jakie marże są w tym biznesie? Nie jest łatwo
Wiem, że to jest jedno z twoich ulubionych pytań, bo miałem okazję wysłuchać kilku twoich rozmów. Natomiast nie uchylam się od odpowiedzi na to pytanie dla samego uchylania się, tylko dlatego, że nie sposób jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od tego, jakie są szczegółowe uwarunkowania. Nie, bo to, co o czym mówisz, brzmi jako coś, co jest unikatowe, wyjątkowe, więc wydawać by się mogło, że za to trzeba zapłacić dużo. Ale z drugiej strony koszt ubezpieczenia też jest jakiś, więc to musi być porównywalne. No i z trzeciej strony, tak jak powiedziałeś, człowiek z karabinem też jest rozwiązaniem, ale to jest za drogie, więc tego się nie robi. Więc gdzieś ta stawka musi być po środku i zastanawiam się, ile firmy, powiedzmy, jeśli ten towar na czepie jest wart $1 000 000, to ile kosztuje zabezpieczenie go twoim systemem na przykład? My mamy taki system, w którym oferujemy oczywiście wiele różnych wariantów, natomiast działa to generalnie tak, że płacisz miesięczny abonament, którego wysokość jest zależna od konfiguracji systemu. Jako jeden z elementów oferujemy transfer danych satelitarnych, nie informacji o położeniu, to nie jest tylko GPS, tylko normalny transfer danych, tak jak przez telefony satelitarne, nie wiem, na Antarktydzie na przykład. I zależnie od twoich wyborów, to jest kwota mieszcząca się pomiędzy kilkunastoma euro a 70 euro miesięcznie per samochód. Naprawdę niewiele. Sporo kosztuje za to sama instalacja, znowu zależnie od konfiguracji, którą wybierzesz. Dla takiego klasycznego ciągnika z naczepą to jest kwota o kilkudziesięciu tysięcy złotych za instalację. No, ale to jest jednorazowa, rozumiem, inwestycja na lata, tak? Na lata. Natomiast dokładnie w tym momencie rozpoczynamy pracę nad uzupełnieniem naszego systemu o nowe rozwiązania, które będą miały troszeczkę niższy poziom bezpieczeństwa, ale za to będą radykalnie, radykalnie tańsze. I będziemy tutaj szukali kogoś, kto zechce wejść do naszego biznesu, kto pomoże nam troszeczkę to doinwestować, bo okazuje się, że rynek firm przewozowych, to jest kilkaset w Europie, a firm spedycyjnych jest dużo, dużo, dużo większe i firma spedycyjna nie zainstaluje naszego systemu na samochodzie firmy transportowej, którą ma w swoim portfolio. Ale w momencie, kiedy dostanie urządzenie, które będzie przenośne i które kierowca wrzuci sobie do skrytki albo do kieszeni, a potem odda je po powrocie, wtedy firmy spedycyjne staną przed nami otworem. Jesteśmy po rozmowach z kilkoma największymi w Europie graczami, którzy mają w portfolio po 15 tysięcy pojazdów i oni są zainteresowani. Także wchodzimy w nowy segment rynku z technologią, którą mamy już wymyśloną i zaczynamy właśnie nad nią pracę. Także. A powiesz, na ilu naczepach twój system jest zamontowany mniej więcej? Ciekawi mnie skala po prostu, czy to jest duży biznes? O tym wolałbym nie mówić, to jest biznes na razie, powiem tak, na razie nieduży, ale bardzo rozwojowy. I tego ci życzę w takim razie. Ogromne dzięki. Dzięki serdecznie za rozmowę. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję także Państwu, zachęcam do subskrybowania Biznes Klasy. Do zobaczenia.